kiedy oni wszyscy używali jednego języka, and they decided they were going to build a tower. I postanowili, że wybudują wieżę. From the earth to the heavens. Z ziemi do nieba. It is in the Bible. No tak jest w Biblii. God, let me speak. God become concerned. To Bóg się troszkę zmartwił. I want to say that this is the first time God was worried. Powiedziałbym nawet, że to był pierwszy raz, kiedy Bóg był zmartwiony. If I can speak about God like a man. Gdybym powiedział, jakby Bóg był człowiekiem, it's the first time God was worried. No to Bóg pierwszy raz się zmartwił. And the father said to the son. No i ojciec powiedział do syna. And the son said to the Holy Spirit. I syn powiedział do Ducha Świętego. Go to, let us go down. Zejdźmy, stąpmy. Because these men, bo ci mężczyźni, will not stop. Oni nie przestaną. Nothing can stop them. Nic ich nie powstrzyma. From what they have decided to do. Przed tym, co postanowili. And that project was to build a tower from earth to heaven. A tym projektem było wybudować wieżę od ziemi do nieba. God was concerned. No i Bóg się zmartwił. God was alarmed. Był blisko. God said no. I Bóg powiedział, no nie. We can't wait. Nie możemy czekać. Because these men, bo ci mężczyźni, will complete this project. Oni tego dokonają. And the Bible says, i Biblia mówi, in the book of that Genesis that we just read, w Księdze Rodzaju, said, let us go down. Stąpmy na dół. And confuse the language. I pomieszajmy im te języki. Am I talking to somebody this morning? Czy rozumiecie? So God came down. God came down. A, Bóg stąpił. And confused their language. I pomieszał im języki. So one starts speaking Polish. Więc jeden zaczął mówić po polsku. Dzień dobry. Dzień dobry. This one said good morning. Said that. Drugi powiedział good morning. They couldn't understand each other again. I oni nie mogli się zrozumieć. Those who speak Polish. Ten co mówił po polsku. They came to Poland. Przyszedł do Polski. Those who speak Zulu, ten, który mówił Zulu, they went to South Africa. Poszli do RPA. Those who speak English, ten, co mówił po angielsku, the project died. No i projekt się skończył. Is that in the Bible? Czy tak jest w Biblii? So they couldn't, więc oni nie mogli, complete the project. Nie mogli tego dokończyć. Because the language was confused. Bo zostały pomieszane języki. I came to talk just for few minutes this morning. I dzisiaj będę jeszcze troszkę o tym mówił. The power of language. O mocy języka. Because as a people, bo jako ludzie, we have a language. Mamy język. The church in Czech. Kościół w Tczewie has a language. Ma język. But if we are not speaking the same language, ale jeśli nie rozmawiamy w tym samym języku, we will not accomplish the vision. To nie osiągniemy tej wizji, którą the mamy. Language of this church is the vision. I językiem tego kościoła jest wizja. Are you with me this morning? Jesteście jeszcze ze mną? Don't be too quiet. Nie bądźcie zbyt cicho. Don't be too quiet for me. Bądźcie trochę bardziej głośni. Be too quiet. Bo jesteście za cicho. God was so concerned, no i Bóg był zmartwiony, that he stopped the project. Że zatrzymał ich projekt. The question is this. No i pytanie jest takie. God believed, Bóg wierzył, that man, że człowiek will build a tower, zbuduje wieżę from the earth, z ziemi to the heaven, do nieba. If you don't believe it, jeśli w to nie wierzysz, God believe it. To Bóg wierzy. You may not believe it. Możesz w to nie wierzyć. But God believe it. Ale Bóg wierzył. Because God knew the power of language. Bo Bóg znał moc języka. The power of words. Moc pracy jakby. The power of sounds. Moc dźwięków. God believe in it. Bóg w to uwierzył. God knew it. On to wiedział. You know, he was not a political elite. Nie był elitą polityczną. He did not belong to the ruling class. Nie należał do klasy rządzącej. But the Bible, what the story says, ale ta historia jego mówi, when he took the rally, kiedy on wziął ten, when he started to address the people, kiedy zaczął przemawiać do ludzi, he brought out a slogan. Przy,
ściągnął taki slogan. A language. Język. Yes, we can. Powiedział, tak, możemy. Whenever he goes, he says, yes, we can. I cokolwiek mówił, yes, we can. And the people say, yes, we can. I ludzie odpowiadali, tak, there has never been a black president. Nigdy nie było białego prezydenta. In the American history. W amerykańskiej. But yes, we can. Ale on mówi, tak, możemy. I can to talk to somebody. Może mówię do if we as a church jeżeli my jako kościół, can say yes we can, tak możemy, we can bring 10% of Oscar in this place. Możemy przeprowadzić 10% of there is power in language. To jest moc języka. What we just need to do is to believe. Jedyne co musimy zrobić to zacząć wierzyć. Obama broke record. Obama pobił rekord. He became the first black president. Stał się pierwszym czarnym prezydentem. On nie był. He was not a millionaire. A nie był milionerem. Exciting news alert. Our journey has been long, but the wait is finally over. Both the paperback and digital versions of our much anticipated book are now available. Dive into pages that promise to captivate, educate, and inspire. Whether you're a lover of holding a book in your hands, or prefer the convenience of a digital copy, we've got you covered. Don't miss out on this opportunity to be part of something special. Get your copy today and join us in celebrating a milestone. Check it out now on Amazon, https://www.amazon.com/dpb0czv9gkdz.